Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 22, jak widać. Jak Valtra i Bredal, to znaczy, że M-Krieg. Jak widać, to wiadomo, że to seria M-Krieg. No więc na wstępie, nie przedłużając, wsiadam do Valtry i będziemy tutaj sobie wapnować. Zwapnuję sobie te pole. Potem rozrzucę sobie obornik na polu, obor 57, tam już między krzakami widzę sobie Magnuma z rozrzutnikiem. Więc to będzie w kolejnym etapie odcinka, o może tak powiem. Wiem, że tak trochę dziwnie to zabrzmiało słowo, no ale. Ale nie, jednak wyłączę tego GPS-a, bo jednak faktycznie nie wiem, czy mam tego GPS-a zostawionego od drzewu dokładnie, czy jednak sobie go przez przypadek testowałem, czy nie. Nie wiem, zobaczę. Jak tam dojadę. Oczywiście dzisiaj sobie użyłem stary zasad zaopnowania. Znaczy stary zasad. Bradarkę sobie zrobię, no bo ciągnik nie jest aż taki stary. To nie pamiętam, czy ta Valtra była nowa kupiona, czy używana. Nie pamiętam, to już dawno było. Pewnie bym musiał zobaczyć na odcinek, ale chyba nowa była kupowana. Na pewno była nowa kupowana. Przecież używany nie trafiłem. No i chcecie. Nie wiem czemu, ale przez to, że był ten SUV, może tak. Z daleka to wygląda, jakby tutaj się pole kończyło, ale faktycznie jeszcze to pole istnieje tutaj dalej. Na polu numer 10 robię sobie McCormick z moim kultywatorem. No i oczywiście... Nie, no ten... Ta tekstura tego rzepaku, tego ścierniska, robi robotę, nie? Tak mi się podoba, w sumie jeszcze bardziej podoba mi się niż tam, co miałem wcześniej. No bo wcześniejsza tekstura rzepaku to była oryginalna, nie oszukujmy. A tutaj widać, że jest zmieniona teksturka i zaraz dużo lepiej to wygląda. A się chce grać. A jednak... GPS-ik był ustawiony. Tylko troszeczkę się przesunę delikatnie. Ale to... Nic nie zmienia. 20% na 10 już jest zrobione, więc... Spoko luz. Promocja jest ta sama jak ostatni, czyli Pinmet. Horse Prompt to... I ML6 i ML7 chyba. Ósemka, to przepraszam. I multerek. Więc tak to wygląda. Zadziewiście odcinek na czwarteczek. Na piątek. Nie wiem, czy uda mi się. Nie, to jest na piątek, przepraszam. Pomyliło mi się, przecież to jest na piątek odcinek. Nie wiem, czy uda mi się na sobotę nagrać odcinek. Dzisiaj. Ale w piątek na pewno. Tak, bo przecież wczoraj, czyli w czwartek. Ogólnie ten odcinek miał być w środę. No ale no nie wyszło. Ten odcinek miał być w środę i gdzieś w środę po prostu był dzień wolny od YouTube'a i tyle. Nic nie mieli się ode mnie, ale to myślę, że jak jeden dzień przerwy skradł się, to nic się nie stało. Myślę, że nie będzie większego problemu jakiegoś. Tak, wiem, że pytaliście się o farminga 17, czy będzie jeszcze timelapse? No oczywiście, że będzie. Jak Kruk będzie miał kompa, to będzie IGR Kruk z 17 wróci. I w 19 też. Więc na razie w sumie na moim kanale tylko króluje 22 aktualnie. No i tam raz na tydzień pojawia się odcinek z... I raz na tydzień pojawia się odcinek z 15, z Wielmoży. A tak to cały czas w sumie 22, no bo najwięcej mam serii z 22, więc trzeba dusić jak najbardziej 22. A że to tak wyszło? Nie wiem, coś pięknego, to ta Walterka z tym Bredalem. A chyba sobie snapa nagrał. Na szybko. Osiemnaście na godzinę. Dobra. 18 na godzinę. Trochę źle nawróciłem i to bardzo źle. Bo się zgubiłem delikatnie w tym, co chciałem, nie chciałem nawrócić, ale dobra. Jakiegoś napłatwo, że... A, takiego, dobra.
No w sumie dzisiaj snapy już wysyłałem. Cyk. Cyk. Te dalej kukurydzę koszą. Tutaj taki snap. Czy to jest? Okej, okay, można i tak. Wind. O kurwa, jaki. Okej. Okay. Wszystko wiem. Kurde, jak zacząłem snapu otwierać i się zamilkę przez przypadek? Nie wiem. Przez przypadek. 7 minuta i zaraz ja tu kończę latowanie, bo to zostało już naprawdę niedużo. A obornika do rzucenia 150 ton chyba? Chyba 150 ton. Nie wiem ile w kurniku jest, ale chyba 150 ton. No, 154 dokładnie. Więc pomyliłem się o 4 tony. Widzisz, tak jaki jestem dobry. Więc to też powinno być w miarę szybko rozwiezione. Nie wiem jak szybko, no bo nie jestem w stanie tego powiedzieć. I potem jeszcze jak starczy czasu, no to jeszcze sobie talerzówką pojadę z 10 minut chociaż. Bo też mam talerzówkę przygotowaną, żeby przykryć ten obornik. 1000 słomy na 650 obornika, okej. Okay. Dobra, pola... Tak wyglądają, w sumie muszę, ja sobie sam muszę przypomnieć, a to jest land pod gospodarkę, ale to tam kiedyś indziej. To po soi będzie gospodarka budowana prawdopodobnie. Dzięki na przyszły sezon. Czyli prawdopodobnie może zimą już będę budował gospodarkę. Może. Zobaczę, pomyślę. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chociaż na pewno chciałem te krowy ogarnąć sobie. Chyba pierwsze krowy ogarnę na polu 65. Bo przydałoby się jednak krowy ogarnąć, żeby... Nie no, pierwsza zużyć tą paszę całą, co mam na tym obecnym gospodarstwie, czyli jeszcze... Znaczy oczywiście ja sobie mogę tam budować już pod... Mogę sobie tam zabudowę już robić, tak? Przygotowuję sobie powoli wszystko. To po prostu to nie będzie czynne i używane. Myślę, że z 3 sezony... Nie wiem, kurde, te kiszonki jednak tak dużo mam. A one, te krowy aż tak dużo, że tego nie zrą. Dobra, tutaj zostaje Waltre. W sumie dosyć Petra tego TMR-u. Dużo tam nie wzięli. Znaczy to jest, zdradziłem wam zestaw do talerzowania, więc 8R z Pottingerem. A do rozrzucania. Magnum. Znaczy w sumie to Magnum już było widać wcześniej. Nawet mówiłem na początku odcinka o Magnumie, że będę rozrzucał, więc... Zresztą to było nawet wiadomo, że będę Magnum rozrzucał, bo ostatnio na wapnowaniu, jak tutaj robiłem wapnowanie na tym polu, mi się spodobał ten zestaw. Ten obornik dość spierdziela, więc... No nie wiem. Tutaj pojadę poprzeć na ile wlezie i tyle. I jak będę pełny... Właśnie, jak będę pełny, to tam od kurnika sobie zrobię z poprzecznik. Aż dotąd. Dobra, teraz postaram się jakoś w miarę fajnie to naokoło objechać. Oczywiście na tyle, ile mi pozwoli obornik. Dobrze, tu kurt prekosił. Ja tutaj nie jeździłem po tym polu. Widzicie, tylko ślad jest wyjechania kombajnem z pola. A tak to nic nie jeździ po tym polu.
No bo wiedziałem, że to będzie fajna akcja obornika, bo wiedziałem, że tego obornika mam dość dużo naprodukowany przez kurnik. No! Mogę jeszcze sobie ten kurnik ulepszyć, tak? Wtedy jeszcze więcej bym przyjmował. Jeszcze szybciej, jeszcze więcej bym przyjmował słomy i jeszcze więcej bym przerabiał. I chyba muszę więcej tej słomy zacząć robić, bo aktualnie nic nie robię tej słomy dla kurnika. A w sumie przydałoby się ogarnąć kurnik. No wiadomo, zakier rzucania obornika w sezonie jest coś fajnego. Czyli fajnie też było trochę dalej pojeździć, na przykład gdzieś tam za sklep, tak? Z tym obornikiem, a nie tylko tutaj obok kurnika bardzo rzucać, ale... Nie ma co narzekać. I powiem wam, kurczę, że... Na tym jednym rozrzutniku dość... Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało rozrzucone. Ciężko to w sumie określić. Ja bym powiedział, że jest ok. Dobrze, to jest jedna dawka, a nie podwójna, bo na podwójnie to w połowę wolniej, ale... 9 ton. Ciekawe, czy starczy mi do końca. Pewnie nie starczy. Tutaj tylko widać wjazd kombajnem, gdzie... No bo wiadomo, jak się zaczyna kurs... Znaczy, jak się zaczyna kurs. Jak się generuje kurs, no to trzeba wyjechać na pole, żeby mieć obrót tego pola zrobiony, tak? Zresztą to grany kurs prawie sobie o co chodzi. No i zrobię sobie tutaj... Dojadę do końca. Ten poprzecznik już raczej nie złapię. Bo za mało będę miał tego towaru. Ale do końca tutaj dojadę. Chociaż kawałek jeszcze złapię tego poprzeczniaka. Dobra. 2 tony jeszcze, więc kawałek w sumie jeszcze zrobię na tych 2 tonach. Jeszcze tam z 10 metrów przejadę. No i trochę więcej niż 10 metrów. Ujechałem... 50 metrów. No, 50 metrów ujechałem na 2 tonach. Nie ma tragedii, tak mi się wydaje. Tutaj pod taśmociąg i jedziemy dalej. Szybko się to napełnia, bo ja tu pamiętam, jak jeździłem... Się szybciutko, ale tak nawet dość spoko to napełnia się. Pamiętam, jak tu jeździłem z tym... Jundirem i tym... I Figelem właśnie, a Figel ze sprzedania. Zaraz go pójdę, bo muszę przyczepę sobie zmienić. Bo muszę przyczepę sobie kupić, ale to później. Dobra, sprzedaj za 28 tysięcy. Więc coś tam jestem do przodu. No akurat w tym czasie, co ja byłem sprzedać, to... Tutaj też trzeba jechać na pół... Na pół tego. Na pół rozrzutnika, no bo tak wychodzić z GPS-a i tyle. W sumie mógłbym sobie to przeciąć na GPS-ie, skoro mam go ustawionego, ale... Ale tak jak mówiłem, zrobię sobie poprzecznik. I będę jechał od dołu, żeby wiadomo, mieć coś do talerzowania, tak? A nie, że ja kurczę rozrzucę cały obornik praktycznie naokoło pola, tak? Ale tam, gdzie będzie do talerzowania, to nie będzie nic. A minutę... 14 minut odcinka, to na spokojnie. Czyli dość szybko ten obornik leci, więc nie wiem, czy starczy tego obornika. A powinno starczyć. Nie, no 120 ton jeszcze, więc... 120 ton jeszcze, więc trochę jeszcze tam... Trochę tam sobie jeszcze porozrzucam. No i tutaj oczywiście też był wjazd kombajnem. Bo przejeżdżałem z 72, bo na 2 to było koszone. I jeździł sobie ten duży kejsik na cosplayu. I ten mały kejsik, można tak powiedzieć. Mały kejsik też jeździł, ale na pracowniku. Od tej strony odbył. A przyczepa gdzieś tam sobie tam stała gdzieś na brzegu pola i tak. I kombajn sobie podjeżdżał. I tak to wyglądało. No, tutaj chyba z przyczepą jednak pojechałem taki kawał. Tak, to z przyczepą podjeżdżałem przecież.
Dlatego staram się jak najmniej tutaj ugiąć tego ściernika, żeby wiadomo, podobornik było jak najwięcej ścierniska, bo to ładnie wygląda, takie całe pole równe i tylko wtedy jak się rzuca, to robi się ślad. Też ma to swój urok, jak dopiero rozrzucasz i robisz ślady. Wiadomo, jakby na koszeniu były ślady, to też by to fajnie wyglądało. To tak pojeżdżone było, a tak to w sumie fajnie wygląda. Widać faktyczny przejazd, w którą stronę jechałem. Znaczy, w którą stronę akurat jechałem, to tego nie widać, ale chodzi mi o to, że po prostu każdy przejazd widać, tak? Można sobie tak policzyć przejazdy, ile było zrobionych, chociaż nie wiem po co, ale jak ktoś chce, to może sobie policzyć, ile przejazdu zrobiłem. No i dobra, jeszcze ten przejazd zrobię, więc w sumie powinno starczyć na to pole. Ja o starczy, bo teraz jak jadę paskami, to zupełnie inaczej ubywa. Wiadomo, zawsze inaczej się ubywa, jak się jedzie dookoła. No bo to jest dużo. Dużo metrów do objechania, może tak. Bo jedziesz, nie ma końca. Jedziesz, nie ma końca, a tutaj tak sobie jedziesz. No jak paskami już to w sumie dość to ubywa. Teraz widzicie, no zrobiłem raz, dwa. Cze. Nie, bo pojechałem z tamtej. Dwa. No, trzy przejazdy zrobiłem. Trzy przejazdy zrobiłem na tym rozrzutniku. Oczywiście bez poprzeczniaka, z poprzeczniakiem, tak. No tak, to myślę, że z pięć zrobię, bo teraz się skracają do tej... Do tego jeziorka, tutaj ta bajorka, nie wiem jak nazwać, to poprawię co jest tutaj. A tutaj. Oczko wodne, o może. Też tak może w sumie być. Chociaż na oczko wodne to nie jest trochę przedłuże, ale... Ale okej. Okay. Wiadomo co chodzi. No i... Chleba też jest pełno już zrobione. Nie wiem ile tysięcy litrów jest zrobione tego chleba, ale... Ale wiem, że dość tego jest tam natworzone. No tu jest 3000 litrów, a nie wiem ile to na dworzu stoi. Więc tego wam nie jestem w stanie powiedzieć. Ale tego co pamiętam, to tam od diabła tego chleba było. Chyba, że mi się pomylił sezon, ale nie, no na pewno, przecież wyciągałem chleb. No to nie, no to muszę je zobaczyć, bo tam na pewno dużo jest tej. 78 ton jeszcze mąki jest, więc. Aż tak kurczę z rozpędu tutaj rozpędzony, jak już na ten, jakbym na skupie jechał. Ale nie, nie. Dobra, idę szybko jeszcze tutaj na piekarnię zobaczyć. No, tak jak myślałem, że to jest rozpierdzie ze sklepem. Tak jak myślałem, że jest rozpierdzie ze sklepem, to się nie pomyliłem. Bo ja sobie tu systematycznie to odkładam ten chleb codziennie. Odkładam sobie codziennie, żeby cały czas był pusty magazyn. W sumie lepiej jakby był coś tam w tym magazynie miało. Ale dobra. Oczywiście 13,260 tysięcy jeszcze na koncie, więc coś tam się z tego kupi. Na pewno nie ciągnik, na pewno nie siewnik, na pewno nie pole. Bo posoi. O, ale zwróciło bokiem. Właśnie co posoi? Chyba trzeba będzie powoli kupić 35 i krowy sobie tam ogarniać. No i wtedy kupić łąkę 71. Bo ja nie mam żadnej łąki. Kupić sobie łąkę 71 i... Powoli sobie robić zapasy tutaj już na 35, żeby krowy zacząć kupować tam. Bo tutaj co mam te krowy, no to musi mi wystarczyć na razie. A mam... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krów. Więc to tak nie za dużo. Mam 18 krów.
Ale tak sobie tam powoli robią. Ten obornik. Chociaż obornik strasznie wolny idzie, ale gnojówka tam dość spokojnie. Wiadomo, to są 20 krów, więc tak. 20, 18, przepraszam. 18 krów jest, no to tam zbyt dużo z tego nie będę miał, no ale wiadomo, zawsze coś tam sobie powoli będzie, tak? Dlatego dopóki nie robi mi bardzo dużej ilości, o, dobrze powiem. Jeżeli mi nie robi obora, powiedzmy, obora, bardzo dużej ilości obornika i gnojowicy, żeby sobie to na pola rozwozić, no to będę korzystał sobie z tego turniczka. No a potem wiadomo, jak już nie będzie mi się to opłacać, znaczy opłacać. Jeżeli będę miał tyle swojego, to już nie będę brał z kurnika obornika. Wiadomo, że będzie większa oborka, to też będzie większa ilość krów, to przede wszystkim, ale jak będzie większa ilość krów, no to też wiadomo, że będzie większa liczba obornika. No bo krowy dla samego mleka chyba się nie opłaca trzymać. Tak jak to mam na Hojbeleronie. Chociaż na Beleronie dosyć dużo tego mleka produkują. Już. Tylko że tam 120 krów, tak? No to coś tam wypadałoby, żeby produkowały tego mleka. No ale z silosu na obornik nie ma tam. No bo ja miałem postawiony i one nie chciały robić tego obornika. A po prostu ściele im, żeby mieli tam wydajność i tyle. Nie wiem, ta słowa trochę tam schodziła. Bo słowa mam tam tyle naprodukowane, że łopa. No to w sumie praktycznie to ciągle tą słomę tam dowożę do tych krów niż faktycznie ona znika. Dobra, 9 ton zostało. A ile jest minut odcinka? Tak ciekawości? 22. No to zrobimy sobie tak do 20. Nie, jeszcze jeden rozrzutnik. O, zrobię tak. Jeszcze jeden rozrzutnik sobie zrobię i będę kończył rozrzucanie obornika. No i potem zaczepię się w talerzówkę. Znaczy, no, w sumie wszystko zaczepione, ale zajdę sobie do talerzówki i potalerzuję trochę. Miałem 9, a jest 4200. No kurde! Może być tak na styk, żebym dojechał. Albo może lekko zbraknąć. Oborniczka. Zaraz zobaczę, czy dojadę, czy nie dojadę. Nie dojadę do strony. A może? Ty, dojadę. Dobra, dojadę. Nie dojechałem. Zabrakło dosłownie... Dobra, tego już nie będę rzucał, bo to... Nie tyle co wstyd, ale nie opłaca się. Ostatni rozrzutnik i kończę odcinek. Znaczy, kończę odcinek. Kończę rozrzucanie obornika na tym odcinku. No, a reszta wiadomo, poza odcinkiem, czyli standardowo. Ciekawe, jak to siądzie ten odcinek jutro. Bo tak widzę po tych odcinkach innych, dość to siadą. Tu jest 250 jakoś, tu jest 150 cały czas, tu jest 50. Tu jest 900, tu jest 1050. No to tak różnie to widzę, sobie siada. Ale ostatni, nie wiem, Krik ma chyba 100? 100 wyświetleń bo na chyba. Zresztą zaraz zobaczę. A patrz, tu jest słoma. Słoma przygotowana do kurnika, tylko trzeba ją wrzucić. No zaraz sobie ją po odcinku wrzucę. Może sobie upgrade'uję to. Na czwarty poziom, o. O. I taki sobie jest. 100 tysięcy na koncie jeszcze jest. Jeszcze jeden poziom mógłbym sobie ulepszyć, ale no nie będę już tego kombinował z tym. Tutaj na dwa przejazdy się wydłuży tam
paski się wydłużą na dwa przejazdy, a potem się znowu skrócą do tego poziomu, co są tutaj, więc nie ma to jakiejś tam większej różnicy. Przecież różnica to jest wynik odejmowania, tak? Jakoś tak to było. Dobra. Dobra. I jeszcze muszę iść dzisiaj po tym odcinku. Zaraz po tym odcinku muszę iść do FSO 13. No bo muszę sobie tam zrobić. Muszę ogarnąć sobie w sumie, żeby odcinek nagrać fajnie na sobotę. Bo w sobotę będzie ciekawy odcinek. Więc prawdopodobnie w tym tygodniu Freta na osadzie nie będzie. Niestety tak wyszło. To tylko wyszło przez to, że dzisiaj nie było odcinka, czyli w środę 8 listopada jak nagrywa. To tylko dlatego nie macie odcinka. Z Freta na osadzie. To tak by wszystko pasowało. No więc okej. No i mówię, nie no, przez to, że w sumie teraz od tak tygodnia? Można powiedzieć, że prawie od tygodnia, tak. Ogarniam sobie codziennie FSA 13. No bo... Tak był chyba ten poniedziałek, 3 listopada, czy tam czwarty, czy tam, nie, nie, wróć, jakoś tak było, to było chyba piątek albo sobota, w listopadzie to było już, mówię, kurde, o, ogólnie to, dobra, powiem wam na tym odcinku z 13, jak będę nagrywał, bo odcinek z 13 będzie w sobotę, więc... Postaram się wyrobić, no bo tam sobie dużo już się zostało do roboty na tym save'ie. Myślę, że tam max 5 godzin. A 5 godzin to mogę tak praktycznie powiedzieć, że wystarczyłoby mi tylko czwartek, tak? Wsiąść o 18, czy tam 17.30. No i 22. No to jest akurat 4,5 godziny, tak? To myślę, że tyle by mi wystarczyło, żeby ogarnąć to wszystko na tym save'ie. Ale to tam, wiecie. To się da, jakoś. No i dobra. Obornik się skończył, więc tutaj zostawiam zestaw. I idę sobie chwilę podalżować, żeby... No bo jest 28 minuta. Nie wiem, ile ta tarożówka może jechać, ale chyba 20. Walniemy sobie lekki skosik. Coś takiego sobie walnę. Tak, żeby też ten skos nie był za ostry. O jest. Co byś chciała? Nie wiem. Nadal. A to w 13 nie grasz? Nie. Okej. Okay. No, pomyślę. Mogę przyjść za 10 minut. Na razie. No i dobra, nawrotka. Jak widać, na raz się nie da nawrócić tym zestawem. Żeby w miejscu nawrócić, no bo jest po prostu... Ten dyszel bardzo mocno ogranicza. To nie chodzi o to, że ciągnik nie jest kręty, tylko po prostu ten dyszel tutaj tej talerzówki mocno ogranicza ten skręt. Więc tak to wygląda.
Nie, jednak 18 to ta żywka ma. No dobra. No to zoryginalna prędkość, więc niech sobie tak jeździ. Ja i tak tutaj mam 10 minut odcinka jeszcze. Więcej nie. Powiem, że dość spory ten poprzecznik tutaj sobie zostawię. Jak opuszczałem tę talerzówkę na początku, ale to tam się da. To się kiedyś zrobi. Wiadomo, że teraz nie będę całego pola talerzował aż tam do tego. Aż do różnika, no ale... Ale wiadomo. Jakąś tam sobie część pola tego talerzuję na odcinku. Żeby... A po odcinku będę musiał dokończyć na pewno talerzowanie, żeby to ładnie wyglądało. No i na pewno po odcinku będę musiał słomę wrzucić sobie do tego, do kurnika, więc... Będzie w sumie co ogarniać po odcinku. Bo siewów nie ma co ogarniać, no bo jest lipiec, a w lipcu się nic nie sieje. Prawdopodobnie we wrześniu będę siał dopiero. Bo tutaj coś na mąkę zasieję sobie. Tylko jeszcze sobie nie wiem co. Ale myślę, że chyba... Chyba jęczmień zasieję, żeby to szybko zebrać. O! I jakbym zasiał sobie jęczmień, to bym w czerwcu. To w czerwcu bym miał żniwa jęczmienia i do tego bym miał sobie soi, więc myślę, że w sumie idealnie by wyszło. Myślę, że to plan idealny jest. I tak trzeba zrobić. Nie no, ta ósemka z tą talerzówką coś pięknego, nie? Jak to wygląda? Aż bym taką miniaturkę zrobił, no ale no, wiadomo, trzeba tam gdzieś jeszcze kieca wkomponować. Więc co, miniaturka to tam się da. Talerzówkę podniesiemy. Ona i tak tylko się talerze podnoszą w tej talerzówie. I na wale sobie jeździ, więc... Tak to wygląda. No a ten klin na pewno będzie tutaj talerzowany, bo tutaj dużo nie zostało na tym klinie. Tam trzy przejazdy chyba. Dlatego chciałem sobie taki delikatny skos zrobić, tak? No bo po co robić taki ostry skos, jak mi tam wyczytało na początku. Bez sensu taki ostry skos robić. Jak można tylko skos sobie 7,5 stopnia zrobić. I to powiem wam, że wystarczy. Bo po co więcej. Znaczy więcej nie tyle, co się nie opłaca, tylko nie warto. Bo teraz jak tutaj jest równe pole, a jest równe, ten brzeg pola, no to strasznie dużo bym musiał... Dobra, tutaj sobie zrobię poprzecznik już. Wow! Aż jest spadł z prędkości, przyjacielu. Nie no, mówię, jak to ściernisko się ugniata, nie? To jest coś pięknego. To jest kurde chyba najlepsze, że najlepsze co mogli ludzie wymyślić do farminga. Niestety, znaczy w sumie w starych farmingach też już było ugniatanie ściernisko, że nawet w FS 13 było ugniatanie ściernisko. Znaczy ugniatanie ściernisko, tam było takie coś, że po prostu ściernisko znikało, tak? Ale były mody na to, że jak wjechałeś na uprawę, to najczęściej chyba słoma się pojawiała, żółta albo zielona. Przynajmniej w 15 tak było, jak pamiętam. A w 13? A w 13 nie wiem co było. W 13 chyba tylko po prostu znikało. Tak, w 13 po prostu znikało zboże i tyle. I to w sumie było najlepsze. Dobra, krąć tą talerzyłą. Uda mi się to? No niby się udało. Ile jest minut? 34? No to zrobimy sobie do 40 minut i będzie gitara. No to... no... 5 minut zostało. Mi też w sumie 5 minut czasu zostało, więc... Trochę za szybko tego GPS-a łączyłem, bo... Widzieliście, że aż kierownicę urwało.
No ale trudno. Ale widzę, że dość spoko jest tutaj potalerowane. Coś tam. O, akurat McCormick skończy robotę przez cały odcinek. Więc spoko opcja. No już nawet skończył. Kontrakt sobie skończył, ale mu po prostu zostało 2 minuty. No sobie też zostało do końca odcinka mniej więcej, więc niech on sobie tam jeździ do końca tego pola i tyle. Nie będę go tam już wyłączał. Niech sobie grzeje do końca i tyle. A jakbym zrzucił na pięć... Na aspki? No. Okej. Okay. Jakbym zrzucił na 15, to... Niechał 18, tyle ile talerzyła wymaga. Bo jak już jadę, to sobie delikatnie zaciągnę ten poprzecznik, żeby potem był mniejszy. I GPS-ka włączę sobie... O, tutaj. To właśnie, tak... Teraz myślę, czy będzie to dobrze w ogóle wychodzić, ten GPS. Znaczy, GPS będzie dobrze wychodził, ale... Chodzi mi o to, czy ten skręt tutaj będzie dobrze wychodził. Czy nie będę musiał później... zbyt dużo poprawiać. Co jest? Dobra, teraz będę kończył odcinek, mówię, jeszcze z kółeczką co zrobię. Trochę żałuję, że szybciej tego talerzowania zacząłem. No wiadomo, talerzowanie... Fajna robotka. A to jest w sumie rzadkość, można powiedzieć, na seriach. Żebym talerzował, więc... A myślę, że następnym razem sobie więcej talerzowania zrobię. W przyszłym sezonie, jak będę miał więcej... No nie no, rzepaku to nie będę miał akurat, ale... Ale ta tekstura obornika na tym ścierysku wygląda pięknie, nie? Coś pięknego to jest. Właśnie, kurde, nie wiem, jakie będą zasadne uprawy w ogóle. Na pewno będzie dużo... Znaczy dużo. Po rzepaku na pewno będzie i jęczmień zasiany, czyli w sumie te dwa pola będą jęczmienia. Te dwa pola będą jęczmienia. A w październiku nic nie da się siać. Takiego, co ma fajne ściernisko. Wiadomo, jęczmień będzie, znaczy będzie pszenica zasiana. No ale pszenica to tam wiadomo. O pszenicy talerzować. W sumie można by było pod odcinek sobie zrobić. O, do tego obornik i talerzowanie. Tutaj możemy sobie zestawy jakieś pozamienią. Na przykład John Deere do rożytnika, Case do talerzowy. Coś takiego. Nie wiem, pomyślmy. Pomyślimy. Ale ja zrobię te dwa przejazdy, żeby to w środku wytalerzować. To co jest. I pokazać wam w sumie, ile tu jest talerzowane. I będzie gitarka. Cyk. Już się wrócił? No, krótko. Pało. Dobra. Dobry. Dziękuję za oglądanie. Na razie.